Słuchajcie, zdarza się, że podczas intensywnego treningu olimpijczycy, mistrzowie świata, biegacze i tak dalej, no nieraz wręcz mają nudności, nieraz wręcz wymiotują, no bo tak się przetrenowują. Życie generalnie nie polega na tym, żeby być zagłaskiwanym. W życiu chodzi o to, żeby przyzwyczaić swój organizm do wychodzenia ze strefy komfortu i takim wyjściem ze strefy komfortu jest jednak głodówka. To no, jeżeli ktoś powie, że teraz skacze i w ogóle jest w siódmym niebie, radosny, szczęśliwy, bo 24 godziny nie jadł, to nie jest na głodówce. To nie o to tutaj chodzi. No, tutaj chodzi o przełamywanie barier, tutaj chodzi o wsłuchiwanie się w swój organizm, o to, żeby rozróżnić apetyt na słodycze i apetyt na dobre jedzenie, o to, żeby w końcu się zastanowić, czy czasami się nie wysypiasz albo za mało śpisz, no po prostu dostaniesz na głodówce silnych dolegliwości bólowych głowy. No ale ty rzuciłeś chyba na łuk słodyczowy, tak? I głodówką. O, no to jest taki reset organizmu, te hormony zaczynają się normować. Tytoniowy. Tytoniowy też. No ja słodyczowy nie głodówką, tylko tak po prostu... I tak, efem, tak to w sumie można powiedzieć. W każdym bądź razie tak. Ale to jest właśnie to, po wyjście ze strefy komfortu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że jeżeli chcesz żyć długo, jeżeli chcesz żyć zdrowo, jeżeli chcesz twój organizm dać znać twojemu organizmowi, żeby po prostu walczył z jednym wirusem, z drugim wirusem, z chorobą, z problemami, po prostu nie da się zagłaskać. Pamiętasz badanie na myszach, które Michał nam powiedział w Międzygórzu? To ciekawe, takie naprawdę dające do myślenia, robiono eksperyment na myszach. Jedne myszy były w naturalnym, jakby teoretycznie w naturalnym środowisku chowane, a drugim dano wszystko, wszystko. Tak. Jedzenie, przyjemności, czyli, nie musiały nic robić, nie musiały się zajmować niczym, czym do tej pory się zajmowały. Pomyślały o jedzonku, dostawały jedzonko. Pomyślały, że jest zimno, dostawały temperaturę. Tak, i co się okazało w skrócie szybko? Ta część populacji mysz, która miała wszystko pod nosem, doprowadziła do autodestrukcji. Ale zobaczcie teraz w odniesieniu do ludzi, no jedząc często i doprowadzając do chorób metabolicznych, twój organizm daje tobie jasny sygnał, bo kiedy insulina wzrasta, czyli w wyniku częstego jedzenia węglowodanów, obniża się poziom testosteronu u mężczyzn i estradiolu, estrogenów u kobiet. Czyli tak, kobiety mają problemy z płodnością, mężczyźni mają problemy z popędem, z erekcją i wszystko zaczyna się po prostu odwracać. Czyli to jest trochę tak, nie wchodząc oczywiście w teorie spiskowe, to są fakty. To są fakty. Nauka. Po prostu jesteśmy wykańczani jedzeniem. Tym jedzeniem w kolorowych opakowankach, tym, który nam podkręca insulinę, to, które nam podkręca apetyt, to, które omija te szlaki neuronowe, omija te ośrodki w mózgu, które po prostu w naturalny sposób mówią ci: jestem pojedzony. No bo przecież, jeżeli całe życie ktoś pod namową reklam, presji, no bo przecież to jedzenie też jest tańsze, przetworzone, spożywa produkty pełne fruktozy, no to w którymś momencie dochodzi do leptynooporności, do zaburzeń regulacji hormonalnej, głodów i sytości. No takie osoby stają się idealnymi konsumentami właśnie dla tych, którzy nastrują jedzenie. Dokładnie. I może to, co mówimy, byłoby śmieszne i takie wyjątkowe i wiele osób miałoby prawo powiedzieć: generalizujecie. Jasne, tak, to jest generalizowanie, ale zważywszy na to, że większość społeczeństwa polskiego, a już na pewno światowy trend jest taki, że większość ludzi jest chorych metabolicznie, to zasadne jest generalizować, a skoro wiemy już, że jedzonko i częste zajadanie i złe rekomendacje, które daje się pacjentom, doprowadziło do plagi otyłości, insulinooporności, cukrzycy, zawałów, udarów i nowotworów, to uprawnione jest generalizowanie, bo taka jest przyczyna, więc mówimy praktycznie do większości. Ale chodźcie, chodźcie, wyleczymy was w sposób udowodniony naukowo. Niektórych to przekonuje. Czas zacząć głodować i to zdrowo, najlepiej z braćmi rodzeń. Do dzieła.